Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o planach na najbliższe miesiące Filharmonii Koszalińskiej. Moim i Państwa gościem jest dyrektor tej instytucji Robert Wasilewski. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Witam pięknie wszystkich, witam Panie Dyrektorze. Już kolejny rok z rzędu dostaliście jako Filharmonia Koszalińska wsparcie od zarządu województwa, od marszałka województwa. Są to środki przeznaczone na promocję muzyki klasycznej w mniejszych ośrodkach województwa zachodniopomorskiego. Czy tak samo jest w tym roku i gdzie w związku z tym będzie można Was zobaczyć? Tak, takie wsparcie Filharmonia Koszalińska otrzymuje od 2009 roku. Miło nam jest, że w tym roku ta kwota się zwiększyła do 350 tysięcy, 50 tysięcy złotych. Tradycyjnie do tej akcji byliśmy przygotowani już na jesieni poprzedniego roku, natomiast ze względu na pandemię te plany w dużej mierze zostały zaburzone, muszą być aktualizowane. I w chwili obecnej trwa intensywna praca nad koordynacją koncertów, które, tak jak Pan powiedział, mają się odbywać na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale również w Koszalinie, na imprezach, które mają zasięg międzynarodowy. Myślę tutaj o festiwalu organowym. No właśnie, festiwal organowy, tradycja długoletnia w naszym mieście. Tutaj melomani nie muszą się obawiać, odbędzie się to wszystko tak, jak planowaliście. Na pewno jakieś obostrzenia w związku z publicznością pewnie są spodziewane. Nie wszystko się odbędzie tak, jak planowaliśmy, ale to są zmiany, z którymi sobie poradzimy. Rzeczywiście największa będzie dotyczyła liczby osób, które będą mogły uczestniczyć w koncertach w Koszalińskiej Katedrze. Będzie to 150 osób, które będą mogły uczestniczyć w koncertach pod warunkiem zaakceptowania takich szczególnych środków sanitarnych, szczególnego reżimu sanitarnego, o którym się mówi na co dzień wszędzie, czyli maseczki, czyli zachowanie dystansu. Również taka procedura, która jest uciążliwa zapewne dla samych melomanów, ale również dla nas, związana ze składaniem oświadczeń o stanie swojego zdrowia w kontekście koronawirusa. Ale tutaj myślę, że wszyscy będziemy się zachowywali ze zrozumieniem, z cierpliwością, bo w końcu zależy nam wszystkim na bezpieczeństwie, no i jak najszybszym wyjściu z tej bardzo trudnej sytuacji. Pewnie w związku z tym, że nie wszystkie granice są jeszcze otwarte, to w tym roku będzie więcej artystów polskich kosztem tych zagranicznych. Tak, dokładnie. To była jedna z głównych zmian, na którą musieliśmy się przygotować. Niektórzy artyści, niektóre zespoły, na przykład chór z Filipin, czy zespół z Serbii, nie są w stanie przyjechać obecnie do Polski. W związku z tym zaproponujemy występy polskich artystów w to miejsce. Zwiększymy również udział orkiestry symfonicznej w tym festiwalu. Myślę, że wbrew tym niesprzyjającym okolicznościom ta propozycja jest wzbogaceniem tej imprezy. Po prostu będzie większa obsada wykonawcza, większe możliwości artystyczne w trakcie koncertu. Kiedy pierwszy koncert i w jakim odstępie czasowym one się będą odbywały? Raz w tygodniu pewnie. Koncerty festiwalu organowego będą się odbywały tak jak w ostatnich latach, to znaczy będą to piątki, będzie to godzina 19:15, będzie to Katedra Koszalińska. Natomiast zaczniemy od 3 lipca, a skończymy 28 sierpnia. Będzie to 9 kolejnych piątków, ale nowość w tym roku, po raz pierwszy również odbędą się dwa koncerty w kościele w Jamnie, to w końcu też Koszalin, czyli w sumie ta liczba koncertów w Koszalinie zwiększyła się do 11. Także koszalinianie czy osoby tutaj goszczące na wakacjach przyzwyczaiły się już do widoku muzyków Filharmonii Koszalińskiej na rynku staromiejskim. Czy to także będzie kontynuowane w te wakacje? Tak, i znowu wbrew okolicznościom chcemy tą akcję rozszerzyć. Planujemy, że już 28 czerwca rozpoczniemy taki koncert, czyli na rozpoczęcie wakacji. W niedzielę o godzinie 17 tradycyjnie ten cykl koncertów w poprzednich latach nosił nazwę Kamerynki.
ten sposób nawiązywaliśmy do kameralnych form, które odbywały się na rynku, stąd te kamerynki. Zachowamy tą nazwę, chociaż nie do końca ona będzie adekwatna, gdyż formy kameralne zostaną tutaj zastąpione dużą orkiestrą symfoniczną. Przygotowaliśmy 5 takich programów odbywających się w kolejne niedziele o godzinie 17, tak jak mówiłem, a w programie tych koncertów znajdzie się muzyka lekka, łatwa i przyjemna, taka, jaką mniej więcej wykonujemy w okresie karnawału, zatem muzyka wiedeńska, dużo muzyki z Straussów i temu podobne. A po wakacjach normalnie sezon artystyczny już w budynku. Tak, planujemy rozpoczęcie sezonu 11 września. Znowu ta sytuacja związana z pandemią znacząco wpływa na nasze programowanie, na utwory, które chcemy prezentować, ale znowu traktujemy to jako szansę do zaprezentowania utworów mniej znanych. Generalnie będziemy grali w mniejszych obsadach, myślę tutaj o muzykach orkiestrowych, a jest to okazja wtedy do pokazania utworów, które stosunkowo rzadko pojawiają się na estradach, a są niezwykle cenne w historii muzyki po prostu. Jeszcze zapytam pana o sprawy wizerunkowe Filharmonii Koszalińskiej, bo zauważam tutaj zmiany, moim zdaniem, in plus, pozytywne. Nowa strona internetowa, bardzo ładnie wyglądająca, oraz Instagram, czyli kolejne medium społecznościowe. Tam również Filharmonia Koszalińska szuka swoich fanów, więc wchodzicie coraz bardziej w te nowoczesne formy promocji. No tak, staramy się i nie będziemy tu ukrywać, że pan redaktor ma w tym swój pewien udział. Jakiś czas temu pojawił się taki felieton, który nam dał wiele do myślenia i myślę, że to też jest odpowiedź na ten sygnał. No i bardzo dobrze. Rzeczywiście te zmiany wizerunkowe, jak wspomniałem, jak najbardziej na plus, więc jak państwo jeszcze nie widzieli, to zapraszam na nową stronę internetową Filharmonii Koszalińskiej. Tam wszystko ładnie graficznie jest przedstawione. No i zapraszamy na koncerty, czy to do katedry, czy to na rynek staromiejski, czy już po wakacjach do budynku Filharmonii Koszalińskiej. Dziękuję panu dyrektorowi za obecność w studio. Dzisiaj moim i państwa gościem był Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.